Dawid Kwiatkowski radzi sobie świetnie, był po prostu chyba idealnie przygotowany, obejrzał wszystkie wojski z innych krajów. W ogóle cała trójka jurorów, Thompson i Baron, Edyta i Dawid się świetnie uzupełniają. Są totalnie zróżnicowani, bo każdy z nich jest zupełnie inny, ale przepięknie podchodzą do tych dzieci, z ogromną wrażliwością, z ciepłem i z taką wyrozumiałością. I naprawdę uważam, że jurorzy są idealnie dobrani i że program będzie na pewno pełen emocji i że się spodoba. Zdarzało się, że jakaś piosenka nie pasowała do dziecka i nie przeszła, za chwilę zaśpiewało inną i okazywało się, że już jest lepiej. Wiesz, to może też kwestia stresu. No wiesz, jurorzy nie mogli się obracać na wszystkie dzieci, ale zachowywali się przepięknie, bo starali się, aby te dzieci wyszły z taką dobrą emocją, z dobrymi wspomnieniami. Śpiewali potem z tymi dziećmi wspólnie, na przykład na scenie, dawali wspólne koncerty albo przytulali. Dzieci dostawały jakieś pamiątki. Także no mimo, że dzieci nie są w kolejnym, niektóre dzieci nie są w kolejnym etapie, to na pewno dla nich to była wspaniała przygoda, a każdy ma szansę, żeby wystartować jeszcze raz po prostu za rok i tyle.